Cześć, tutaj Opar z blogu hopar.pl. Kolejny film, kolejna piwna degustacja i tym razem piwo, które zostało mi przywiezione z Wysp Brytyjskich przez moją kuzynkę. Także dziękuję bardzo. Jedno z, jeszcze będzie kilka. Piwo ciekawe, jeśli chodzi o samo pochodzenie, natomiast piwo, które recenzje ma rozbieżne. Jednym smakuje, inni psy na tym wieszają. Mnie zainteresowało kilka rzeczy w samym procesie produkcji tego piwa. No więc zobaczymy. Dzisiaj piwo z browaru Innis & Gunn. Jest to szkocki browar kontraktowy z Edynburga. Piwo Original Oak Aged Beer. Ogólnie pierwsze co zwraca uwagę, to tłoczona butelka. Słuchajcie, mi się takie rzeczy naprawdę podobają. Jak na browar rzemieślniczy, browar kraftowy. A w dodatku, z tego co udało mi się znaleźć informacje, browar kontraktowy, no to fajnie. To fajnie. Fajnie to wygląda, fajne wrażenie sprawia. Co jeszcze udało mi się gdzieś tam za ciocią Wikipedią wyszukać, że browar ten ma coś wspólnego z Grantsem, z tą marką whisky Grants. Czy w zasadzie to jest koncept William Grant & Sons, jakoś tak. I jakby zamysł był taki, że żeby nasycać, czy inaczej leżakować w beczkach po bourbonie piwo, żeby dawały dodatkowego smaku do drewna, żeby potem whisky, właśnie Grants, mogła to wyciągać. Po czym okazało się, że już to leżakowanie piwa nadaje mu fajny smak. Tak przynajmniej ja to gdzieś tam zrozumiałem. I stwierdzili, że można w tą stronę pójść. Browar powstał w 2003 roku i to piwo jest ich pierwszą recepturą. Co jeszcze z takich ciekawostek? To piwo jest leżakowane całe 77 dni, słuchajcie. Ale ono nie jest leżakowane w beczce. Ono jest leżakowane w czymś, co oni nazywają oakerator. Dębowy kerator. Takie coś, że piwo przepływa przez drewno dębowe, wyciąga z niego smaki i w ogóle jakoś to tak się tam dzieje. No i okej. Ciekawe o co chodzi. Natomiast no zobaczmy. Zobaczmy szkockie piwo. Browar z Edynburga. No z butelki piwo w ogóle w gatunku Scottish Strong Ale. Z tym Strong Ale bym się zgodził, choć bardziej tak z butelki leci lagerowo, ale zobaczymy co to z tego wyniknie. Piwo zdecydowanie klarowne, takie miodowe, piana taka może leciutko beżowa, delikatnie. Na pewno nie idealnie biała, drobno i średnio pęcherzykowa, zbita, ale coś czuję, że nie będzie się długo utrzymywać. Zobaczymy. No w zapachu szaunima. Jakby delikatnie miodowe nuty, ale karton. Zdecydowanie mokry karton.
Z tego co zauważyłem, to piwo można było dostać w polskich sklepach. Nawet gdzieś widziałem jedną recenzję na jakimś blogu i było napisane, że można w jednej sieci marketów znaleźć. Także ja osobiście nie widziałem. No jest bardzo, zapach jest taki koncernowy, no powiedziałbym, nic tu szałowego nie ma, może troszkę miodu, ale żebym miał wyczuć, wiecie, drewno, wanilię, co tam można jeszcze z bourbonu wyciągnąć, to nie, zupełnie. Ale w smaku jest lepiej, może szału nie ma, ale tu już coś czuć, tu zdecydowanie coś czuć, znaczy problem w tym, że jest bardzo mocno nagazowane. Natomiast no pianka już powoli znika. Cały czas coś jest, ale nie tak ładnie, jak było na początku. Jest trochę mocno, za mocno nagazowany jak dla mnie. I trochę to zaburza ten smak. Trochę miodu. No tu już można by się pokusić o wyszukiwanie właśnie takich bourbonowych smaków. Ale zdecydowanie ten miód tutaj czuć. Wiem, z czym mi się to kojarzy. I Jim Beam, i Jack Daniels wypuścili swego czasu takie napoje na bazie ich alkoholu, właśnie wersje miodowe i coś takiego, tylko że nagazowane i rozwodnione. Słuchajcie, i rozwodnione. Bardzo delikatny smak. No muszę powiedzieć, że tego smaku niewiele. Nastawiałem się, czy ja się na coś nastawiałem tak naprawdę? Wiecie, po opisie na butelce, które mówi o jakichś głębokich właśnie dębowych nutach i tak dalej, toffee, wanilia. Może jakby nie było tak rozwodnione. Może jakby nie było tak rozwodnione, słuchajcie. Jest. Jest czuć taki właśnie, mówię, smak jak te miodowe wersje tych popularnych bourbonów, czy też Tennessee Whiskey. Ale wiecie co, właśnie tak sobie pomyślałem, że może to urządzenie po prostu już długo, długo pracowało i to już jest któraś warka tego piwa przepędzona przez to samo drewno i tam już nie za wiele zostało z tego smaku. No cóż, wasze zdrowie. Pamiętajcie, że piwo to też alkohol.
nigdy nie pijcie, kiedy jesteście w ciąży, no i nigdy nie prowadźcie samochodu po nawet najmniejszej jego ilości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.